Słowalski plan wydarzeń kulturalnych na 2022 rok przedstawili ich organizatorzy. Prezydent miasta Czesław Frankiewicz, któremu towarzyszyli dyrektorzy Muzeum Okręgowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Słowalskiego Ośrodka Kultury. Dziesiątki propozycji, z których wiele to po prostu kolejne edycje znanych już mieszkańcom miasta imprez, ubarwione zostały garścią nowych pomysłów. Oprócz żelaznych punktów życia kulturalnego miasta oczywiście Kaziuk. Włócznia Jedźfingów, Suwałki Blues Festival, Muszelki Wigier, Wigraszek czy Jarmark Kamedulski z udziałem Dawida Kwiatkowskiego i jeszcze jednej gwiazdy, której nazwiska nie ujawniono. W ofercie Suwalskiego Ośrodka Kultury także parę perełek. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk zaplanowany na 19 marca czy koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który ma się odbyć 1 kwietnia. Pysznym kąskiem dla miłośników muzyki churalnej będzie występ chóru, przewidywany na 22 października. Ofertę dla melomanów uzupełni wieczór z pieśniami Anny German, koncert Emol Frederka Chopena, czy też spotkanie z piosenką francuską, czyli przebojami Edith Piaf, Joda 3 maja będziemy mieli okazję usłyszeć uzupełnioną kantatę o suwałkach, tym razem na płatnym koncercie. W ofercie też coś dla miłośników teatru. Niemy Kelner z udziałem Piotra Szwedesa i Mikołaja Roznerskiego czy Kolacja dla Głupca, legendarna komedia w gwiazdorskiej obsadzie. Na dyskach sceny imienia Andrzeja Wajdy zobaczymy też dwa spektakle baletowe, osadzone w konwencji tańca ludowego. Nie zabraknie też drugiej edycji festiwalu Wajda na nowo. Bohaterem będzie Felix Falk, a obecność na festiwalowym dywanie potwierdzili jeszcze Jerzy Sztur, Emilia Krakowska i Olgier Łukasiewicz. Nie zabraknie oczywiście Andrzeja Pągowskiego i Łukasza Maciejewskiego. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się rok w działalności Muzeum Okręgowego. Prócz wydarzeń znanych i lubianych, takich jak festyn archeologiczny czy piknik kawaleryjski, przed nami światowe zjazd rodziny Konopnickich, wernisaż stałej wystawy w Muzeum Poetki. Jedno z ciekawszych, z ciekawszych miejsc, jak widzicie Państwo, tak zwana sala kominkowa, czyli pierwsza po prawej stronie, jak wchodzi się do, przez bramę główną. Tam będzie instalacja rzeźbiarska fantomy, czyli za tym stołem, który widać siądą, Postacie, a tu widzicie wydruk 3D naturalnej e, wielkości, e, które w tej chwili są realizowane w Krakowie. To jest akurat Henryk Sienkiewicz. Siądą członkowie rodziny Marii Konopnickiej i e, znajomi oraz Osoby historycznie związane z naszym miastem. Prócz tego panel Suwałki Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin, spotkanie w Ogrodzie Baśni, cykl czterech wykładów związanych z poetką i jej twórczością, wystawa planerowa i inne imprezy związane z jubileuszem. W niedługim czasie w salach Muzeum Okręgowego zobaczymy wystawę Giewont w malarstwie polskim, a wśród innych propozycji pokaz filmu Nędzarz i Madame, ekspozycja Beyond the Visible Machu Picchu. W mieście zagości też ekspozycja prac artystów związanych z suwałkami i Wilnem, przewidywane są promocje interesujących publikacji. Garnizon Suwałki w latach 1921-39 Krzysztofa Skłodowskiego, tomu poezji Marii Korąpnickiej, Ta ziemia w wyborze i opracowaniu profesora Tadeusza Budrewicza, spotkanie autorskie z twórcami słownika biograficznego konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie w latach 1944 56 Nie zabraknie odwitań z poetą, czyli dwóch dni z twórczością Leszka Aleksandra Moczulskiego. Wiele wskazuje też na to, że Suwalskie Muzeum dokona prezentacji dzieł Alfreda Wierusza Kowalskiego w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Bieżące informacje o najciekawszych wydarzeniach ze świata kultury, jak zawsze znajdziecie Państwo na naszej antenie.